Dobry wieczór. Witam Was w sobotę. Dzisiaj sobota. Tak mi dzisiaj szybko ten dzień zleciał. Jest w tej chwili przed godziną 7. Zaczęłam montować już filmik na jutro, ale sobie myślałam, a dobra, i tak muszę zmyć makijaż, chwilę tutaj posiedzę, to sobie do Was pogadam. Dzisiaj miałam taki fajny dzień. Bardzo szybko zleciał. Sporo kroków narobiłam, bo prawie 22 tysiące kroków dzisiaj zrobiłam. Ale to było takie przyjemne łażenie, chociaż jestem wykończona, nie powiem. Bo słuchajcie, niedługo, może bardzo niedługo nawet, pyknie mi ten tysiączek. Słuchajcie. Tak. Rano robiłam nagrywkę, jak poszłam na ringi. I mówiłam Wam, że 9 października mam urodziny. Akurat chyba ten filmik chyba poleci jutro. Pomieszane to jest trochę. No, ale... No, 9 października mam urodziny. Takie było moje marzenie, że może akurat by mi się udało tego tysiaka dobić. A jak nie, no to będzie kiedy będzie. Ale dzisiaj już tak profilaktycznie latałam po sklepach i bo miałam taki pomysł... co zrobić na losowanie, co kupić właśnie na losowanie i mam nadzieję, że że będziecie zadowolone. Gorzej jak, bo tam chyba mamy takiego jednego orzeszka tylko wśród nas, jest chyba tylko Mateusz, a poza tym same babeczki, z tego co pamiętam, chyba jednego pana mamy, który się tam udziela i którego sobie właśnie zapamiętałam, bo się udziela. No i ten, no więc jeżeli Mateusz wygra, no to będę musiała zmienić nagrodę, a jeżeli nie, no to taką typowo babską. Ale myślę, że fajnie, fajne będzie to. Ja się sama cieszę, ja strasznie lubię prezenty robić, także później no może też od czasu do czasu zrobię już tak bez okazji. Zobaczymy, jak się będzie kanał rozwijał, jak się będziecie udzielać, bo to jest dla mnie też bardzo ważne. No i tak, no i tak jak mówię, łaziłam dzisiaj po sklepach przez parę godzin, bo musiałam sobie, bo miałam w sumie takie trzy pomysły. I ciężko mi się było zdecydować, ale w końcu już podjęłam decyzję. Jeszcze tylko muszę takie drobiazgi tam wymyśleć do tego. No ale super. Także cieszę się niedługo. Przygotowujcie się, będzie losowanie. No a łażąc sobie po sklepach, to tylko weszłam do DM-u, kupiłam sobie taki podkład. Ja już go mam, poczekajcie, tu już mi się skończyła jedna butelka właśnie, tak wydziubuję. Ja rzadko w sumie używam podkładów, latem w ogóle nie używam, jesień, zimą, jak mi się tam tak chce, no to go użyję, już chyba z rok miałam. No, więc kupiłam sobie drugi, bo w międzyczasie kupiłam jeszcze jeden, ale on był za jasny. No, więc kupiłam ten ciemniejszy i za niego zapłaciłam 13,95. Dobrze mówię? Tak. I, aha, no i zobaczcie, kupiłam sobie jeszcze taki ten, do konturowania tutaj, nie do konturowania, do tych moich sińców pod oczami, nie? No, to właśnie używam sobie też z Catrice, ja mam numer 015. I on jest bardzo fajny, bo mam jeszcze drugi z L'Oreala, taki... A, ja go chyba wyrzuciłam. On ma na końcu, on jest taki wykręcany i na końcówce ma taką okrągłą poduszeczkę, taką gąbeczkę jakby. I powiem Wam, że on mi się tutaj jeszcze bardziej zbierał. Ten jest super, tylko muszę sobie zawsze trochę kremu pod oczy użyć, żeby tak tutaj nawilżyć i to dam, powklepuję, rozjaśni mi te moje siniaki. Także... Coś mnie chyba zopa. Dzisiaj cały dzień w masce latałam, bo od 1 października u nas wszędzie już teraz muszą być znowu maski i to te, wiecie, te takie dzioby, co Julcia mówiła od Moni z rodzinki. Czy mam tutaj pod ręką, Wam pokazała te maski, to jest po prostu tragedia. To jest właśnie ta maska, o której też Agnieszka mówiła, że dostaje wysypki, nie? No, a mnie dzisiaj chrypa po tym złapała. No, nie wiem, gdzie jest, nie mam jej pod ręką. No, także kupiłam sobie to. I to kosztowało 3,45 i jeszcze wzięłam sobie, słuchajcie, taką tanią maskarę, bo bardzo często chwalicie też te Essence, słyszałam właśnie tą firmę też. I wzięłam sobie taki tusz do rzęs, bardzo tanie, słuchajcie, 2,25,
ale ja już miałam nieraz tak właśnie coś z takich tańszych tuszy i się mi bardzo fajnie trzymały, tylko że ja sobie tego nie notowałam i teraz już nie wiem, które to były tusze. Chyba muszę sobie w zeszycie gdzieś pisać taką ocenę od 0 do 10 na przykład i wtedy będę wiedzieć. Szczoteczka jest taka dosyć gruba. Złapię tę ostrość. No, w każdym razie jest taka, ja lubię takie szczoteczki. Jak chcę sobie ładniejszy makijaż zrobić, to używam jeszcze, tu mam z Eveline, też już Wam kiedyś pokazywałam, taką odżywkę białą, ona się robi przezroczysta, w parę sekund robi się przezroczysta i wtedy rzęsy są dłuższe właśnie, jak się użyje tej odżywki, czy to jest taki podkład też pod tusz, można to nazwać. Z jakimiś witaminami też, no w każdym razie takie coś. No i właśnie na to ten tusz to będę miała znowu takie firany, bo ja mam swoje bardzo długie rzęsy, aż praktycznie pod brwi, tylko no jasne już mam, nie? Od tego używania tyle lat tuszu, one już mi trochę wyjaśniały, tu mi rzęsy, te brwi też się przerzedziły, ale powiem Wam, że ja przez długi czas skubałam sobie tutaj, nie? Zwężałam sobie brwi. I był taki moment, że chciałam je z powrotem zapuścić, bo mi się nie chciało skubać, a poza tym teraz znowu są takie grubsze, modne i to jest dla mnie super. I nie mogłam ich, już od zeszłego roku próbowałam, nie wyrywałam i tak od czasu do czasu gdzieś tu jakiś jeden wyrosnął, nie chciał mi rosnąć. Słuchajcie, jak przyjechałam z tego postu, ja przez te 2 tygodnie w ogóle nie wyrywałam też brwi. I jak przyjechałam z tego postu, ja tu miałam takie krzaki. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Widać, czy nie? Takie mi tutaj krzaki narosły. Jeszcze nie są całkiem pełne, ale widzę, że tu się też już zaczyna coś wypełniać. Chociaż zauważyłam też tutaj ze dwa albo trzy włoski siwe w brwiach. Także będę kiedyś całkiem chyba siwa. No. Także to są te rzeczy. Nie mogę głośniej mówić normalnie przez to gardło. Także to są te rzeczy, co sobie kupiłam w DM-ie i kupiłam sobie jeszcze w takim sklepie, który się nazywa... Ja też Wam kiedyś też mówiłam, nie umiem w tej nazwie powiedzieć, nie widzę, Ernestic Family, nie widzę bez okularów. Gina Benotti się sukienka nazywa. Ja ją mam w innych wzorach też. Ona jest taka szara, takimi drobnymi wzorami. Zobaczycie, ona tutaj ma falbankę. Tutaj jest prosta, ma długi rękaw. Na dole ma tutaj taką falbankę i bardzo fajnie wygląda do krótkiej dżinsówki. Nawet ostatnio miałam takie cieplejsze troszkę rajstopy i miałam normalną taką cienką kurtkę, ale puchową ubraną i super wyglądają te sukienki. Tylko i dlatego kupiłam sobie właśnie też w tym wzorze, bo mi się ona bardzo podobała i ona tylko kosztowała 18 euro. No, to jeszcze mam. Co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, ostatnio w holu Wam pokazywałam też te kabanosy takie pikantne, piri piri i jalapeno od Tarczyńskiego. Słuchajcie, nie kupujcie tego, jakie to jest niedobre. One smakują, tak jak Grzesiek powiedział, pachną psim jedzeniem i smakują podobnie. Słuchajcie, one mają taką dziwną konsystencję, taką trochę ciągnącą w ustach. Są mało pikantne. Nie jest to za bardzo wyczuwalne, jeżeli lubicie pikantne kiełbaski, pikantne jedzenie do tym. Tym się... Idziemy w ogóle ta kamerka? Poczekajcie, Oskar. A idzie. Ten i także nie kupujcie, szkoda pieniędzy, niedobre to jest. O, tam w kosz. No, co jeszcze mam ten, a jeszcze a propos tego, bo to, a właśnie tymi kiełbaskami też się właśnie Monia zainteresowała i jeszcze Monia mi fajny pomysł podała na pierogi, bo nie na pierogi, na farsz to naleśników, bo mówiłam Wam, że przez sezon zimowy teraz będziemy w lodziarni piekli naleśniki z różnymi farszami. I się też tak zapaliłam do tego pomysłu, bo dla mnie genialny pomysł zrobić tak jak na ruskie pierogi farsz i zawinąć je w naleśnik. I ten, no i tak mówię do Grzesia, ty słuchaj Monia, taki super pomysł i w ogóle, ale wiecie co? Problem jest w tym, że my nie wiemy też ile się tego będzie sprzedawać, a taki farsz no to potrzymasz 2 dni w lodówce i trzeba wyrzucić, nie? I to jest ten problem, bo u nas to wszystko będziemy na świeżo robić i no szkoda by było tego wyrzucać. Więc chyba zastartujemy z tymi farszami, które sobie tam obraliśmy, no i zobaczymy jak się to będzie sprzedawać. A jeżeli rzeczywiście się to będzie dobrze sprzedawać, no bo uważam, że pomysł jest super, na to bym nie wpadła, ale także dzięki Moniś. No.
I co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? I jeszcze jedną rzecz. Chciałam Wam polecić kanał, bo ja, słuchajcie, my mieszkamy w Austrii, ale my nie jesteśmy takim kanałem stricte, który opowiada o zabytkach w Austrii, co tu można zwiedzić. Czasami gdzieś tam pojadę w jakieś miejsce, to Wam coś pokażę, ale nie opowiadam ani o historii Wiednia, czy o historii Austrii. To u nas od początku było mówione, że to jest bardziej kanał rodzinny, kanał pamiątkowy, a przy okazji tego, że się tak dużo ludzi tutaj zbiera, to no to tak czasami coś tam pokażę, ale nie robię tego, wiecie, tak jak nawet na początku też kiedyś się zastanawiałam, bo mam koleżankę przewodniczkę, żeby z nią ponagrywać trochę filmów, ale tak z biegiem czasu zobaczyłam, co mi sprawia radość, co mi się najbardziej podoba i co chciałabym, żeby moja córka, nie wiem, może kiedyś jej rodzina oglądały po latach. No to właśnie to, nie to, co historia Szymbrunu, czy tam, nie wiem, Hundertwasser, czy pokazać Belweder. Jeżeli pójdę na spacer i coś tam będę miała po drodze, no to chętnie, no dlaczego nie? Ale żeby specjalnie się przygotowywać do tego filmu, wiesz co, wiecie co, zbierać informacje, czytać coś tam i to taką, zrobić Wam prelekcję na jakiś temat, to nie. Nie, takie ogólne tylko informacje. Mówię, to jest taki luzikowy, relaksujący kanał. Ale mogę Wam polecić, bo od niedawna, od kilku miesięcy jest u nas bardzo dobry kanał. Ja go też przypadkowo kiedyś właśnie, nie wiem czy mi w propozycjach wyskoczył, czy coś. Słuchajcie, jest to małżeństwo, mają dwie córeczki i oni bardzo profesjonalnie właśnie opowiadają o historii Austrii, o kulturze, o tym, co można fajnego zwiedzić, co można fajnego zjeść, na przykład dlaczego Wienerschnitzel to jest Wienerschnitzel, coś tam, jakoś tak wyrywkowo oglądałam parę filmów i to są ludzie, którzy naprawdę wiedzą, co mówią, nie są tacy chaotyczni jak ja. U mnie to jest tak wiecie, rozrywkowo bardziej. Jak chcecie się trochę, nie wiem, pośmiać albo dać odpocząć głowie, to przychodzicie do mnie. A jak chcecie się dowiedzieć czegoś naprawdę o życiu w Austrii, o życiu w Wiednie, to Wam polecam kanał Bohemia Wiena. Ja Wam tutaj podlinkuję pod filmem. I jeżeli tylko macie ochotę, to Was bardzo serdecznie zapraszam, bo no, ten kanał jest taki trochę jakby niedoceniony, bo widzę, że oni bardzo dużo pracy wkładają w te filmy. Ale no, mało jest osób jeszcze tam takich zainteresowanych jakby, albo mało subskrybentów na tą pracę, którą oni włożyli, to naprawdę im się należy nawet to, żeby było więcej oglądających, żeby się więcej o tym kanale dowiedziało. Także zapraszam Was serdecznie, Bohemia Wiena, link będzie pod filmem. No, to się tyle nagadałam, a teraz będę zmywać makijaż. Godzinka też już się Grzesiu będzie. Co dzisiaj jest sobota? A to mi się do 20 musi posiedzieć. No. Chyba wszystko, co Wam miałam powiedzieć. No nie pamiętam już. Ale chyba tak. Chyba tak. A jeszcze miałam do Was takie pytanie, bo słuchajcie, ja tu mam taki akurat płyn do zmywania. Moja Marta mi go poleciła z Balea. To jest dwuskładnikowy taki, nie? I u mnie bardzo często, ja wcześniej jak miałam takie płyny, to się właśnie pojawiała mgiełka na oczach i przestałam w ogóle kupować. I ten znowu kupiłam, bo Marta mówi, mama mała, super, zmywa mi wszystko, weź sobie wypróbuj, więc go kupiłam. Przepraszam, ale jak byłam teraz właśnie tam w hotelu, nie, w Jaworze, to pani kosmetyczka mi powiedziała, że jeżeli się właśnie używa tego dwuskładnikowego, to później należy oczy, nie wiem, twarz przemyć sobie tonikiem. Ja akurat mam ten z Ziai, bo też sobie go w Polsce kupiłam. Czy Wy też tak robicie? Jeżeli macie takie dwuskładnikowe, to czy to jest właściwe, żeby też i po oczach przejechać i po całej twarzy tym tonikiem? Ja mam akurat tutaj tonik witaminowy, odświeżanie, nawilżanie, każdy rodzaj cery dojrzałej. Dojrzałej cery, tak. Sposób użycia, nanieść tonik wacikiem na oczyszczoną skórę twarzy, stosować rano i wieczorem. No właśnie tutaj nie pisze, mają witaminy, to jest witamina A, E, F, prowitamina B5, ale nie pisze nic o tym właśnie o okolicy oczu, ale w ogóle tak praktycznie, czy tak się robi właśnie, żeby tonikiem przemywać takie płyny.
Jeżeli się znacie, to proszę tylko dajcie mi znać, żebym sobie coś tutaj nie... To jest bardzo wrażliwa skóra, nie? No nie ma Was tak jeszcze dużo na kanale, nie wiem czym się też zajmujecie, ale może ktoś z Was zna się, bo na pewno nieraz zwróciliście uwagę, że ja tutaj mam to jedno oko takie bardziej spuchnięte. Zawsze to lewe oko mam takie tutaj w miarę jeszcze. Dobra, te siniaki palicho, siniaki by mi nie przeszkadzały, bo można sobie je zatuszować korektorem, jest ok, ale to spuchnięcie zawsze takie, ten worek na oku, to mnie to do szału doprowadza, po prostu to ja od razu mi 10 lat, no te moje jaśnice to też od razu mi do lat dokładają, ale najgorzej to oko, nie wiem co jest, czy rzeczywiście tutaj się coś zapchało, czy... I nie wiem też za bardzo właśnie gdzie się z tym udać. Bo kiedyś już pytałam znajomych, to jedna mi mówi, idź do... obszczyknij sobie to oko, że tutaj nie wiem czy coś tu się tam wszczykuje, trochę się tego boję, nie wiem. Tak, i inna mi powiedziała, że to się operacyjnie robi, no nie wiem. Jeżeli się znacie, to też proszę Was o opinię. Dobra, już koniec tego biadolenia. Puszczę Wam dzisiaj ten filmik tak na parę minut, bo może się coś... Może dacie mi jakąś odpowiedź i coś się ciekawego dowiem, aby pewnie tak za chwilę będziecie siadać do telewizorowo oglądać film, bo już jest po dzienniku, nie? Bo już jest późno. Ale dobra, nic, wrzucę sobie to i... No i jutro taki będzie składany vlog. Bo byłyśmy z Agnieszką, słuchajcie, to jutro Wam opowiem. Pojechałyśmy do pierwszego Pepco, który powstał w Wiedniu. Bo jest dopiero jeden jedyny w Wiedniu i jeden Wiener Neudorf, to jest takie miasto trochę tam dalej. I następne będą się jeszcze budować, no nie budować, będą wskakiwać zamiast CCC, bo już w ogóle nie będzie CCC w Austrii. Już chyba 80% nawet jest zlikwidowanych sklepów. Także w zamian tego będzie Pepco, ale... Zresztą naszą opinię usłyszycie jutro. Byłyśmy w Pepco, potem jeszcze weszłyśmy chyba na chwilę do Kik. Takie migawki jakieś. No i byłyśmy na kawce jak zwykle, wiecie jak to zawsze z Agnieszką, nie? Takie pierdołki. Także tak rozrywkowo tutaj jutro trochę będzie. No dobrze, to ja się z Wami żegnam, życzę Wam spokojnej nocy i jeżeli macie ochotę, to Was bardzo serdecznie zapraszam na jutro i zostawiajcie kciuki, bo Paula Weil, słuchajcie, mi napisała, że nawet te kciuki są ważniejsze niż komentarze, że to pomaga w promowaniu kanału, tak Was, bardzo Was proszę, to zostawcie mi w takim razie kciuki, ale jeżeli komentarz napiszecie, to się bardzo też ucieszę. Czytam każde komentarze, czasami jak mi się nazbiera za dużo, to ja i tak wszystko czytam, serduszka przyklejam, bo czasami naprawdę nie mam czasu siedzieć i na wszystkie, ale staram się zawsze odpowiadać, jak nie pod jednym, to drugim filmem daję Wam odpowiedzi, więc bardzo się cieszę. No, dobra kochani, kończę, bo muszę się zmyć i muszę coś do tego Krzysiowi do jedzenia przygotować. Także słyszymy się jutro. Dobranoc!